Witam z malowniczej miejscowości Fonden Carros, gdzie jak wiecie są tanie mieszkanka, kilka ich było, już wszystko się sprzedało. Chcę dla rozładowania sytuacji opowiedzieć Wam o najzabawniejszej rzeczy, która może się Wam przytrafić, a mi przytrafiła się już trzeci raz. Numeracja. Wyobraźcie sobie, że kupujecie ten dom. Pokazuję, ponieważ ochrona danych, czyli nie powiem Wam, czego dotyczy to naprawdę. Ten dom ma numer 10. Według starej numeracji miał numer 12. Czyli gdy kupimy, w akcie notarialnym napiszą nam, że jest to dom pod numerem poprzednim 12, obecnym 10. Ale jak zakontraktowałem wodę, to dostałem numer 8, ponieważ woda jest pod numerem 8, który obok nie istnieje. Ale tak ma być i tak mi powiedzieli w urzędzie i tak jest w Hiszpanii. Ważne, żeby ktoś powiedział, no, że trochę to już jest paranoidalne, że w akcie nie mamy numeru 8, nie? No to najważniejsze jest to, że w akcie jest podany numer katastralny, który jest tak jak nasz PESEL, czyli będzie przyporządkowany do tej działki, do tego budynku i będzie opisane nazwiskami, kto mieszka po lewej, kto mieszka po prawej, kto mieszka u góry. Czyli to jest Wasze zabezpieczenie. Ale ktoś, kto by tutaj przyjechał tak sobie pierwszy raz, to naprawdę mógłby... Do śmiechu to nie jest, ale ja się z tego już naprawdę tylko i wyłącznie śmieję, że tak wygląda w Hiszpanii i dokładnie tak miałem przed chwileczką z pewnym numerem, który miało być 12, obecne 10, a dostałem na 8. No ale nic. Pozdrawiam z Hiszpanii. Dzisiaj, uwaga, niesłonecznej, bo zrobiła się taka pochmurna pogoda i będzie przez kilka dni i zrobiło się bardzo zimno. Wczoraj było prawie 30 stopni, a dzisiaj mamy 15-17. Pozdrawiam.